Okay, I think you already know I will not be talking about any company or products today. Keep this training neutral, but I will tell you that I did start over 25 years ago with the company I'm with, and by sponsoring four distributors, and those four distributors have grown to over 1,400,000. I have a question for you, Don. Could you please turn up your volume? Okay, let's go to here. Audio setting. Okay. I don't know why that keeps turning down. Oh, is that better? Yeah, yes, that's right. Thank you. Don powiedział tak, to spotkanie jest tutaj neutralne, żebyście to dokładnie wiedzieli. Nie będziemy tutaj wspominać o żadnej firmie, w której jest Don. Jedyną rzeczą wartą wspomnienia, która dotyczy jakby jego firmy, jest to, że od 25 lat jest w tej firmie i jego grupa obecnie liczy 1,400,000 ludzi i tą grupę zbudował od czterech osób, którą na początku zasponsorował. 95% of all those people came from the original four. So that's got to tell you something right up front, that you do not have to, note the word recruit, a lot of people to build a large organization. You need to sponsor and teach your people to duplicate. 95% tej całej grupy pochodzi właśnie od tych czterech osób, które na początku zasponsorował. I to powinno wam dać do rozumienia, zrozumienia tego, że w network marketingu nie musicie rekrutować bardzo dużej ilości osób, żeby zbudować tak ogromną organizację. Wystarczy, że znajdziecie kilka osób, nauczycie ich sponsorowania, nauczycie ich duplikacji i będziecie budować z nimi rodzinę konsumencką. So if you're new to network marketing and you don't know what it means to duplicate, simply means when you sponsor someone, you help them go three or more levels deep. Więc jeżeli jesteście nowi w network marketingu albo nie rozumiecie, co to znaczy duplikacja według Dona, to dla niego duplikacja definiowana jest w taki sposób, że osoba, którą żeście zasponsorowali, jeżeli zbuduje pod sobą trzy poziomy niżej, to wtedy możecie powiedzieć, że jesteście zduplikowani, ta organizacja jest zduplikowana. If you don't duplicate, you will never ever build a large organization and never ever make a lot of money. Jeżeli nie zduplikujecie tego, nigdy w życiu nie zbudujecie bardzo dużej organizacji, która by miała wam generować bardzo duże zyski. I think most of you have read my book. If you haven't, Napkin Presentation 4 describes what your business should look like. It should look like the biggest building you've ever seen in your life, and that represents huge income. But you cannot see the building or the income till you do the foundation. And to put up a big building, the foundation has to be deep, and that's duplication. W tej prezentacji serwetkowej numer 4 z mojej książki, być może ktoś czytał tą książkę i wie, o czym mówię, mówię w tej prezentacji o tym, że wasz biznes MLM-owy powinien wyglądać jak bardzo duży budynek, który kiedykolwiek widzieliście w swoim życiu. I ten budynek będzie reprezentował wasz duży przychód. I oczywiście nikt nie może zbudować dużego budynku, jeżeli najpierw nie zbuduje fundamentów, a im wyższy chcecie budynek zbudować, tym wyższe powinny być te fundamenty. I to właśnie budowanie tych fundamentów to jest ta duplikacja, te budowanie tych trzech poziomów niżej pod osobą, którą żeście bezpośrednio zasponsorowali. People who are recruiting people sell. They never do duplication, so that's why they cannot build a big business. Ludzie, którzy rekrutują innych do sprzedaży, nigdy nie są w stanie zbudować dużego biznesu tutaj, dlatego oni właśnie w ten sposób nie mają tej duplikacji, niestety nie działa im to tak, jak powinno. I'll give you an example. A non-sales type, note the word, recruits a salesperson thinking they're going to get rich because they can bring in a lot of people, which they can do. In 6 months a year, they can recruit 50 to 100 people. But at the end of the year, you look at their genealogy and they have not duplicated themselves in one place
When that happens, they will start losing people faster than they can add them. Dam wam taki przykład, taki obraz. Często jest tak, że w network marketingu przychodzi do tego biznesu ktoś, kto jest typem zupełnie niesprzedażowym. Zostaje przekonany, że jest w stanie zbudować tutaj ogromny biznes, jeżeli tylko znajdzie sobie dobrego sprzedawcę, który pociągnie całą tą jego strukturę. I faktycznie tak jest, że dobry sprzedawca będzie w stanie bardzo dużo osób zrekrutować, od 50 do 100 ludzi w ciągu pół roku do roku. I no, taka osoba zaczyna działać. I co się dzieje po tym roku, kiedy okazuje się, że po roku temu sprzedawcy, ci ludzie zaczynają szybciej uciekać, niż on jest w stanie zarekrutować. Występuje taka stagnacja, czy nawet ubytek jakby w tej strukturze. I ten sprzedawca myśli, że coś musi być nie tak, może z tą firmą, z tym planem marketingowym, z produktami czy ze sponsorem. Ktoś inny pokazuje mu inny biznes i on w zasadzie jest gotowy do tego, żeby całość tej swojej struktury przenieść już i startować w innym programie marketingowym, bo tam na pewno będzie lepiej. So now they think there's something wrong with the company, the product, the marketing plan, their sponsor, but someone comes along and shows them another hot program and they're off to the races on the new hot program. No i właśnie to powiedziałam, że właśnie ktoś pokazuje mu nowy program, ten ktoś już jest gotowy do tego, żeby wystartować w nowym wyścigu. So a year goes by with their new program. No duplication there either. So now they're ready to go off to their next new program. You are going to run into people that have been in 2, 3, 4 and more programs. And when you do, just let them know they did not fail in network marketing because they did not do network marketing. They did sales and that does not work. I zgadnijcie, co się dzieje po roku u takiego sprzedawcy, który przeskoczył do kolejnego programu. Okazuje się, że znowu jest ta sama sytuacja. Więcej osób zaczyna tracić, niż jest w stanie pozyskać. I na pewno znacie wiele takich osób, które były w 3, 4, 5, ale może nawet więcej programach network marketingowych i uważają, że poniosły porażkę. Powiedzcie tym osobom, że one nie poniosły porażki w network marketingu. One po prostu były w network marketingu, ale go nie robiły, ponieważ robiły sprzedaż. A sprzedaż w tym wypadku nie działa. I want to tell you about a person named Jimmy the Butcher Smith. He was a butcher cutting meat for 42 years, had to retire because of a back injury. He got into network marketing, said he loved network marketing, but he didn't do network marketing. He did sales, so he was in a new program every year for 10 years. Dam wam przykład. Jednym z takich osób był Jimmy the Butcher Smith, który przez szereg lat prowadził swój biznes, był rzeźnikiem. Później odszedł na rentę z powodu urazu pleców i zaczął się zajmować network marketingiem. Przez 10 lat był w 10 różnych firmach. Powiedział, że kocha network marketing, chciał go robić, ale on go nie robił, bo cały czas właśnie robił sprzedaż i rekrutował ludzi do sprzedaży. He came across my training material when he was 52 and he learned that we do not recruit people to sell, but we sponsor and teach people to duplicate and build a family of consumers. And by the time he was 52, he was worth 35 million. And when he was 92, he was worth 90 million. I on w wieku 52 lat natknął się na materiały treningowe Dona, na których usłyszał, zrozumiał, że wszystko to, co my robimy w network marketingu, to nie jest związane z żadną rekrutacją ani sprzedażą, ale to, co robimy, to sponsorujemy, uczymy ludzi duplikacji i budujemy rodzinę konsumencką. Zaczął to robić według systemu Dona i kiedy miał 70 lat, jego majątek to już wynosił wtedy 35 milionów dolarów. Obecnie ma 92 lata, a jego majątek to 90 milionów dolarów. Another quick testimony from a person named Jordan Adler was in network marketing for 11 years. Couldn't sponsor anybody because he kept trying to recruit people to sell and people don't want to sell. You're going to learn more about that in a few minutes. He found my book in a garage sale. He bought it for 25 cents. And he's now a multi-millionaire.
Innym przykładem jest Jordan Adler, który przez szereg lat, też praktycznie 11 lat, działał w różnych firmach MLM-owych. W każdej firmie co roku był w innej i tak naprawdę nie potrafił zasponsorować żadnej osoby, ponieważ cały czas, co robił, to skupiał się na rekrutacji i na próbach zarekrutowania sprzedaży czegoś. Natknął się na książkę Dona na wyprzedaży garażowej, kupił ją za 25 centów, a obecnie jest multimilionerem. See, 100% of the people in the world who are not in network marketing do not understand it. 80 to 90% of the people who are in it don't understand it. And you'd be amazed how many company owners don't understand it. And that's why my book has now sold over 11 million copies. It's in all the major languages, because when people read it, they understand it. And then we coined the phrase that now, when they understand it, they know how to drive. Jest taka rzecz, że 100% ludzi, którzy nie są związani z network marketingiem, pierwszy raz o tym słyszą, kompletnie nie rozumieją, czym ten network marketing jest. 80-90% ludzi, którzy już są w jakiś sposób wpisani tego MLM-u, też nie rozumie, na czym polega network marketing. Jest bardzo wielu, bylibyście zdumieni, jak wielu jest właścicieli firm MLM-owych, którzy też nie pojmują network marketingu. I to dlatego właśnie książka Dona została sprzedana już w 11 milionach egzemplarzy, przetłumaczona na bardzo wiele, chyba 25 języków świata. Dlatego, że ludzie, czytając tą książkę, zaczynają rozumieć, czym jest network marketing, a my nazywamy to tym, że oni właśnie zrozumieli, potrafią jeździć już tym pojazdem. Give you a personal testimony. For those of you who came on a few minutes late, you did not hear that I started over 25 years ago with the company I'm with by sponsoring four distributors, and that has grown to 1,400,000. Dam wam mój też przykład, takie 95%. Dam wam też taki mój przykład, być może dla tych osób, które nie były na początku, nie słyszały. Ja jestem w MLM-ie, w której jestem od 25 lat. Moja organizacja wynosi 1,400,000 ludzi. What I didn't tell you is that I am with a health company, like I think most of you are, and in over 25 years now, by accident now, I have actually only sold one product. Some people were visiting my home, the product was on the counter in the kitchen, they saw it, asked what it was, I told them they wanted to buy it. It's the only thing I've sold in 25 years. Przez 25 lat, jak jestem w tej firmie, zupełnie przez przypadek, mimo że w tej firmie jest bardzo dużo różnych produktów prozdrowotnych, sprzedałem tylko i wyłącznie jeden produkt przez zupełny przypadek, ponieważ ktoś przyszedł do mnie do domu, akurat żeśmy rozmawiali na ten temat, i zobaczył na blacie kuchennym ten produkt, o którym żeśmy rozmawiali, bardzo chciał go mieć i kupić. Więc to był jedyny produkt, który mu sprzedałem. See, my volume last month was over 13 million from my family of consumers, and I will go over 150 million for the year, which is more than 90% of the companies will do out there. And I did that by never recruiting anybody to sell anything, only sponsoring and teaching people to duplicate, and that's going down three levels deep with the person you sponsor. I mimo tego, że tylko ten jeden produkt przez te 25 lat sprzedałem, mój obrót całej grupy wynosi w poprzednim miesiącu 14 milionów dolarów. Za ten rok planuję, że będzie to obrót około 150 milionów dolarów. I absolutnie nie zrobiłem tego obrotu takiej wielkości poprzez to, że w jakikolwiek sposób sprzedawałem czy rekrutowałem ludzi do sprzedaży, ale wszystko to, co ja robiłem, to było sponsorowanie, uczenie ludzi duplikacji, budowanie rodziny konsumenckiej. Takich obrotów jak Madon to praktycznie 90% firm MLM-owych nie jest jeszcze w stanie uzyskać. So I want to talk about your market. What that means is, how many people out there are really interested to hearing what you have to say?
And the market is very, very small. Right now, 15% of the people in the world at any given point in time are either sick, hurt, or into health. And that breaks down to 8% of the 15 are into health. And if we argue that, I say measure the square footage of your health food stores in town and your supermarkets in town, you're not going to have 8%. Chciałbym wam też powiedzieć o rynku, na którym moglibyście działać, jeżeli, czy tam działacie, jeżeli chcielibyście na przykład sprzedawać swoje produkty prozdrowotne. Praktycznie tylko 15% populacji to są osoby, które są albo chore, albo cierpią z jakiegoś bólu, powodu jakiegoś bólu, ból, albo są zainteresowane poprawą swojego zdrowia. Z tych 15% tylko 8% to są osoby, które są tak naprawdę zainteresowane zdrowiem. Jeżeli nie wierzycie, to zawsze mówię, żebyście sprawdzili, jaki procent powierzchni supermarketów firmy, supermarkety przeznaczają na produkty prozdrowotne. Nie będziecie tam mieli nawet tych 8%. So you have a small market of 8%, and now you have a lot of competition because the 80 to 90% of the people in network marketing don't understand it, and they're out looking for those same 8%. I oprócz tego, że macie bardzo mały rynek, to do tego macie jeszcze bardzo dużą konkurencję. Większość firm na tym rynku prozdrowotnym próbuje dotrzeć ze swoimi produktami do tak małej ilości osób. A lot of new companies starting up all the time. They spend millions of dollars developing a line of products. They get ready to go to market. They all make the same mistake, which will be the cause of their failure. You see, 90% of all the new companies don't make it past 2 years. And the problem is they recruit a sales manager. Powodem, że tak się dzieje, bardzo często jest bardzo wiele firm, które powstają na rynku, zaczynają swoją działalność, inwestują w to, żeby rozwijać swoje początki, produkty, koszty, ponoszą tego wszystkiego. I one wszystkie robią na początku jeden i ten sam błąd, który jest tak naprawdę przyczynkiem do tego, żeby ich jakby przyszłość wiązała się z upadkiem. Ponieważ oni wszyscy na początku skupiają się głównie na tym, żeby znaleźć swojej firmie na początku i zatrudnić menadżera sprzedaży. I think that's kind of strange because we're not in sales, we're in network marketing. So why do they recruit a sales manager? Well, two reasons. I already told you one is they don't understand network marketing. They recruit the sales manager to recruit people to sell, and that doesn't work. To jest coś bardzo dziwnego tutaj. Przecież my nie jesteśmy w sprzedaży, my jesteśmy w network marketingu. Dlaczego oni to robią? Są dwa powody tego. O jednym z nich wam już powiedziałem, że oni po prostu nie rozumieją network marketingu. A drugi powód jest taki, że oni zatrudniają tego menadżera sprzedaży, żeby on rekrutował kolejnych sprzedawców tutaj. So now if you are recruiting people to sell, you already know you got small market, a lot of competition. But here is your biggest problem. 95% of the people want nothing to do with selling. On the news in America a few months ago, on the news they were talking about it, only 4.7% of the people in America want anything to do with selling. So something for you to think about. 90% of the people in network marketing are actually looking for the 4.7% percent of people that can't make it. I oprócz tych dwóch bardzo ważnych elementów, że jest bardzo mały rynek, że jest bardzo duża konkurencja, to jeszcze trzecim, najgorszym tutaj elementem w tym wszystkim jest to, że 95% ludzi nie chce mieć nic do czynienia ze sprzedażą, nie chce sprzedawać. Nawet w Ameryce były takie badania i taki reportaż w wiadomościach jakiś pokazywali, że tylko 7,4% społeczeństwa amerykańskiego to są typowi urodzeni sprzedawcy, którzy chcą zajmować się sprzedażą. Cała reszta nie chce tego robić. Więc tutaj jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja, ponieważ 90% ludzi, którzy nie rozumieją network marketingu,
szukają odbiorców wśród tych 4,7% ludzi, którzy nie są w stanie robić network marketingu, bo są urodzonymi sprzedawcami i będą sprzedawać. So if you know some salespeople, they can be huge in network marketing under two conditions. They got to forget about sales, period. They have to learn network marketing because they're different and they don't know that. Oczywiście osoby, które są typami takimi sprzedażowymi, handlowcami, przez szereg lat to robiły, mogą być również wielkie w network marketingu, ale pod dwoma warunkami. Pierwszy to, tak jak mówiłem, że muszą zapomnieć o sprzedaży zupełnie, a dwa, muszą się nauczyć tego, czym jest network marketing, jak go robić. So what I'm going to teach you in a few minutes now, you're going to have a market of 100%. Because see, 95% of the people want something, and the 5% of the people on the top already have it all. We say they make great customers. When you understand that this has nothing to do with selling, you have a huge market. I ja chciałbym wam tutaj powiedzieć, że nie musicie się na tym rynku ograniczać do żadnych, powiedzmy, 5%, tylko będziecie mieć 100% rynku do dyspozycji, ponieważ 95% ludzi na świecie czegoś pragnie w życiu, coś chce osiągnąć. Te 5% praktycznie wszystko już ma. Jedyne co, to oni mogliby zostać waszymi, powiedzmy, klientami. I tak naprawdę to jest to, co jest tutaj najważniejsze w tym. With my new app, system and technology, we're going to teach you how you will be able to do in 3 to 5 years what took me 25 years to do. Właśnie dzięki mojemu systemowi, którego uczy Don, aplikacji, technologiom, jesteście w stanie zrobić wszystko to, co jemu udało się osiągnąć w ciągu tych 25 czy tam 50 lat. Wy jesteście w stanie zrobić to w ciągu 2 do 5 lat. See, when you understand network marketing, it's a real, really quite simple business. Because see, there's only two elements. You've got your vehicle, which is one, of course, and that's your company, product, and marketing plan. You can have the hottest vehicle in the world, but if you don't know how to drive it, you're not going to go anywhere. And knowing how to drive it, incidentally, is understanding network marketing. W network marketingu są dwa elementy, które są kluczowe, by osiągnąć sukces. Pierwszym z nich to jest wasz pojazd, ponieważ musicie mieć pojazd, czyli wasza firma, produkty, plan marketingowy. A drugim elementem jest wiedza, jak prowadzić ten pojazd. Choćbyście nawet mieli najlepsze produkty na świecie, nigdzie tym pojazdem nie dojedziecie, jeżeli nie będziecie wiedzieć, jak się ten pojazd prowadzi. We have a simple analogy that's easy to learn and easy to remember. It goes like this. If you owned a brand new Lamborghini or Ferrari, now those are hot vehicles, like everybody thinks their vehicle is the hot vehicle. Would you let someone go for a drive around the block in your brand new Lamborghini or Ferrari if they did not know how to drive? Dam wam taką prostą analogię, która na pewno wam się zapamięta i będzie wam łatwiej to zrozumieć. Gdybyście mieli całkiem nowe, takie wspaniałe auto jak Lamborghini albo Ferrari, czy dalibyście komukolwiek jeździć tym pojazdem, gdybyście wiedzieli, że ta osoba nie potrafi jeździć? My wife and I did training seminars in over 35 countries and asked over 100 thousands of people that question, and 100% everybody says, no way would I let them drive my brand new Lamborghini or Ferrari if they didn't know how to drive. But look what they're doing in the industry. Note they recruit someone to sell. They literally take days, weeks, and months trying to teach people who don't want to sell how to sell. They don't spend 1 minute teaching them how to drive the vehicle. Ja odbyłem z moją żoną Nancy setki tysięcy różnych konferencji. Po całym świecie podróżowałem i zawsze na każdych z tych konferencjach, seminariach pytałem się ludzi na samym początku, czy komukolwiek byście dali jeździć tym pojazdem swoim, gdybyście wiedzieli, że on nie potrafi jeździć i nie było nikogo, kto by przyznał, że tak by zrobił po prostu bez problemu komuś oddał auto.
zobaczy, co się dzieje w branży. Ludzie rekrutują innych na potęgę, rekrutują ich po to, żeby oni sprzedawali, spędzają z nimi dni, godziny, miesiące na tym, żeby nauczyć ich, jak powinni sprzedawać, jak powinni podchodzić do tego wszystkiego, a nikt tak naprawdę nie uczy ich prostych rzeczy tak, żeby oni potrafili jeździć tym pojazdem od razu. So when you understand what I'm going to teach you in a couple of minutes, it's kind of like I can hand you the keys to the vehicle. You get in it today. You can actually start sponsoring people today, okay? Going down the freeway, sponsoring and teaching and building your business. Now, note this. While you're building your business, you can learn all about your company product and marketing plan. To, co za chwilę ode mnie usłyszycie, ten prosty system, którego was zaraz nauczę, to jest taką analogię ma do tego wszystkiego, że tak jakbyście podchodzili do tego swojego auta, ja wam wręczam kluczyki do tego samochodu, wy podchodzicie, wsiadacie, od razu jedziecie, jesteście od dnia numer jeden w stanie zasponsorować kogoś, jesteście w stanie zacząć budować swój biznes, a dopiero później podczas jazdy na jakiejś tam autostradzie powoli zaczynacie się wszystkiego uczyć stopniowo, czy o produktach, czy o planie marketingowym, czy o wszystkim innym, co jest ważne. People are recruiting people to sell. It's like they have to lift the hood or bonnet up on the vehicle, take the whole engine apart, put it back together again before they think they can even talk to someone. That's why it takes them days, weeks and months before they even try. Osoby, które z kolei próbują kogoś zaangażować w MLM-ie do sprzedaży, zarekrutować go, czy tam rekrutują go, to podchodzą do tego samochodu, zamiast wsiadać do niego i jechać, podchodzą do niego, otwierają maskę, wyciągają silnik, otwierają, na części rozkładają, składają go z powrotem i dopiero dlatego to tak wszystko długo trwa, zanim oni w ogóle zaczną cokolwiek robić, czy zaczną w ogóle mieć odwagę do tego, żeby się kogokolwiek odezwać, bo po prostu oni najpierw muszą wszystko poznać, przeanalizować, przetestować i tak dalej. When we were doing those seminars in those 35 countries, we started off by asking the people, when you sponsor someone, how much teaching and training time does it take you before your new person can sponsor somebody? Can you train them enough in 1 or 2 hours? No. How about 2, 3 days? No. Then I say, well, how many people have people you've had for like 2, 3, and 4 or more months and they still haven't sponsored anybody? And over half the people in the room would raise their hand. Ja zawsze również na tych seminariach pytałem ludzi na początku, jak długo zajmuje wam nauczenie danej nowej osoby wszystkiego, co powinna wiedzieć na początku, żeby działać. Czy zajmuje wam to może godzinę, dwie? Oni mówili, że nie. Czy może 2, 3 dni? Oni mówili, że nie. A w końcu potem pytałem ich, a ilu z was ma taką sytuację, że uczycie te nowe osoby 3, już 4 miesiące, a te osoby wciąż nie są gotowe do tego, żeby zastartować czy kogokolwiek tutaj zasponsorować. I praktycznie połowa osób na sali zawsze podnosiła ręce i mówiła, że u nich właśnie tak się dzieje. I simply say, well, how would you like to know why they haven't sponsored anybody? The answer is quite simple. Nobody taught them something that they could do. See, it's one thing if you can do something, but you have to have something so simple that absolutely anybody can do it. And that's what I'm going to teach you here in a few minutes. Pytałem ich też również, a chcecie wiedzieć, dlaczego tak się dzieje, dlaczego te osoby nie są w stanie zastartować i ciągle zwlekają? Mówiłem im wtedy tak, ponieważ jeżeli nauczycie ich czegoś prostego, co oni będą w stanie szybko się nauczyć i dalej przekazywać innym, czy duplikować w pewnym sensie, to oni nie będą w stanie wystartować. Jedną rzeczą jest to, że wy jesteście powiedzmy jakoś uzdolnieni, coś tam potraficie robić, to dopóki nie znaczy to dokładnie to samo, że te osoby będą w taki sam sposób działać jak wy. Musicie mieć coś bardzo prostego, co każdy będzie mógł powtarzać za wami. The secret to the system is we teach our people not to talk, okay? Because see, the more you talk, the more people think they can't do what you're doing. And the more you talk, the more they think they don't have time to do it. Sekretem systemu, działania systemem Dona jest to, żeby jak najmniej mówić, bo im więcej będziecie mówić, tym bardziej te osoby
raz, będą myślały, że będą musiały tak samo jak wy wszystko powtarzać innym, a dwa, będą na pewno nie będą miały czasu na to, żeby w taki sposób działać i tak długo tłumaczyć wszystkiego. I want to mention one more thing here before we get going, and that is about your activity. How many people do you have in your organization right now? Now think about how many of those people are actively building a business. Jeszcze zanim wam powiem, jak dokładnie ten system wygląda prosty, to chciałbym wam też wspomnieć o aktywności. Jak wiele osób w waszych strukturach są to takie osoby, które aktywnie budują te swoje biznesy tutaj. Did a Zoom training some time ago where afterwards asked this woman how many people she had. She said 500. I said, well, that's great. How many of those are actively building a business? Got really quiet for about 10, 15 seconds. And she said 10. See, that's typical for the industry. The industry average for activity is about 5%. And the reason why the low activity, because nobody wants to sell. They need to start teaching people to duplicate or they're all going to go out of business. They're all going, most all companies are going down now because people are leaving for the next hot deal because nobody's teaching them to duplicate. Miałem taką kobietę na spotkaniu na Zoomie. Pytałem ją, ile ona ma osób w grupie. Powiedziała, że 500. Zapytałem ją też, a ile z tych 500 aktywnie działa w jej biznesie, buduje jakieś swoje struktury. Powiedziała po krótkim namyśle takim, że w zasadzie to 10. I to jest typowe, że aktywność struktur, takie no, aktywne działanie ludzi wśród struktur to jest po prostu 5% tylko. I ta niestety zależność wskazuje dokładnie na to, że wszystkie te organizacje, jeżeli nie zaczną zwracać większej uwagi, czy w ogóle uwagi na duplikacje, to one wszystkie chylą się jakby ku upadkowi. Całe struktury obecnie przechodzą z jednej firmy do drugiej, ponieważ coś dzieje się niedobrego, no to nie widzą jakiegoś sensu, to przechodzą po prostu do następnej, ponieważ nie ma tej duplikacji. Maybe app system and technology. People would buy my book and they wouldn't buy just one, they'd buy five, 10, 25 at a time. What I want you to do now is just think about how much it would cost just to buy one book and send it out to your person. Kiedyś, jeżeli pomyślicie o tym, jak na przykład działano według systemu Dona, to takim elementem tutaj kluczowym było wysłanie komuś książki, która wszystko wyjaśniała. Chciałbym, żebyście pomyśleli o koszcie, jaki musieliście wtedy ponosić, żeby na przykład komuś wysłać jedną taką książkę, żeby sobie przeczytał. First of all, you have to buy the book, and now, unless you live next door to the post office, you've got to drive to the post office. Now, I don't know how much gas is costing or petrol is costing where you live, but where I'm living, it's now $7 a gallon. Some places in California, it's already $10 a gallon. So whatever it costs you for the fuel to go and come to the post office, add that to the cost of the book, and then how much time did it take you? Because that has value. You stand in line at the post office, you buy the postage stamps, and you mail it to the person, and you wait 5 days for them to receive it. Zobaczcie, że na przykład, jeżeli kupiliście tą książkę, ponieśliście oczywiście koszty zakupu takiej jednej książki, być może kupowaliście od razu więcej, ale i może to było taniej, natomiast potem taką książkę trzeba było wysłać na pocztę, jeżeli poczta nie była zaraz obok, no to musieliście na tą pocztę dojechać, jeżeli chcecie dojechać, no to musicie wziąć auto, jeżeli auto, no to benzynę, zobaczcie, jaka koszt benzyny jest obecnie, więc ten koszt benzyny znowu trzeba było doliczyć do wartości tej książki, którą żeście komuś wysyłali. A do tego jeszcze dochodził czas, jaki musieliście na to poświęcić, bo wasz czas też ma jakąś wartość. Kiedy musieliście na przykład czekać w kolejce na poczcie, kiedy musieliście zakupić znaczek i potem wysłać to i czekać, aż ta osoba otrzyma tą książkę do siebie do domu. So you call them up in 5 days. And you ask them, have you received the book? They say they did. Have you read it yet? They say they did. They didn't. They lied to you.
It's called cooling off, because from the time you talked to them to the time they received it, they had to wait 5 days. I zobaczcie sobie, że dzwoniliście potem takiej osoby po tych kilku dniach, kiedy żeście to wysłali, pytaliście, czy dostała tą książkę, ona mówiła, że tak, czy przeczytała tą książkę, ona mówiła, że tak. I bylibyście zdumieni, jak wiele osób by okłamywało was tak naprawdę, ponieważ oni nawet nie przeczytali, nie ruszyli tej książki, bo nastąpił taki proces ostygania w zapale do tego, co żeście im przekazali na początku. See, that can't happen anymore, because now you're going to be able to actually send them the first 5 chapters of the book off your mobile device right while you're talking to them. No more cooling off. When you hang up the phone, they have the 5 chapters right then in print or audio. I tak naprawdę w dzisiejszych czasach już nie występuje tak naprawdę ten czas ostygania w tych emocjach, ponieważ jeżeli wy wysyłacie taki materiał komuś wprost ze swojego telefonu, to ta osoba ma tą książkę od razu, może zacząć czytać w momencie, kiedy tylko zapragnie właśnie przeczytać tą książkę. So if you like that idea, you're going to love this, because see, when they start to read the 5 chapters, you get a ping on your mobile device letting you know they started to read. If they hang up before they finish the 5 chapters, you get another ping and it says they partially read it. And when they finish reading it, you get another ping saying they finished reading it. Do tego wszystkiego jeszcze macie taką możliwość obecnie, że kiedy na przykład ktoś dostaje tą książkę, to wy dostajecie informację na swój telefon, że ta książka właśnie została dostarczona, że ktoś otworzył tą książkę, że przeczytał po części, że skończył czytać. Za każdym razem dostajecie informację, więc tutaj macie też tą zwrotną informację na temat tego, że tak, ta osoba zadziałała i zainteresowana tą książką. So why is audio so important? People are getting to the point where they're saying they don't have time to read, okay? Now they can take their mobile device with them on their commute. Or if you go to any town in the world, look at the commuter traffic, 90% of the vehicles have one person in them that hate their commute, probably hate their job. They can change their life by listening to the 5 chapters while they're on their commute. I jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, że bardzo wiele osób też woli nawet posłuchać na przykład audiobooka. I ta wersja audiobookowa też jest bardzo istotna, ponieważ każdy, kto ma odrobinę czasu i spędza to na przykład w samochodzie, gdzie musi dojeżdżać do pracy czy w autobusie, może słuchać sobie w międzyczasie tej książki. I tak naprawdę dzięki temu, co dowie się z tej książki, może zmienić całkowicie swoje życie. You can listen to the 5 chapters while you're fixing dinner, while you're jogging, walking, your dog, exercising. All kinds of ways you can change your life while you're doing something else by listening to it on your mobile device. I każdy może tą książkę czytać w różnych momentach w swoim życiu, podczas, nie wiem, gotowania, podczas joggingu, podczas spaceru czy przygotowania posiłków. I każda z tych osób może zmienić swoje życie właśnie dzięki temu, co się nauczy z tej książki. So here comes the best part. For less than the cost of buying and sending out one book, with the app, you're going to be able to send out unlimited first 5 chapters to anywhere in the world, and the cost of sending it to them is all included in the app, because there's about 7 ways with technology that you'll be taught to do it. Jeszcze bardzo ważną też rzeczą jest to, że wcześniej wydając na książkę jakąś określoną kwotę, obecnie, w obecnych czasach przy użyciu aplikacji na przykład możecie taką książkę, czy w zasadzie 5 rozdziałów tej książki, tych najważniejszych, wysłać komuś bezpośrednio, ilekrotnie będziecie chcieli w ciągu miesiąca, za cenę mniejszą niż cała wysyłka jednej książki kiedyś była. So the cost of the app is $20 a month. I didn't mention that. Koszt na przykład takiej aplikacji Udona to jest $20. But let them know about the free steps, yes? That's what I'm going to do right now. Okay. Give,
change the format a little bit. I heard. Okay, I want to show you now how simple this is, okay? Okay. We have a hat that says own your life, and a pin that says own your life. And if you don't have the hat or the pin, I'm going to tell you exactly what to say. Donowi mówię, że może byśmy powiedzieli coś o tych trzech krokach systemu, bo chyba zapomniał, ale mówię, że sam właśnie chciał zmienić trochę format tego i dlatego teraz wam powie o tym, jak wygląda sam system. System działa na zasadzie tego, że my mamy taką czapeczkę z napisem Own Your Life, czyli miej swoje życie dla siebie. Don jeszcze ma w kołnierzyku taką przypinkę zawsze też z napisem Own Your Life. Oczywiście taką czapeczkę to możecie sobie sami zrobić gdziekolwiek, natomiast jeżeli nawet ktoś nie ma takiej czapeczki, może też system Dona inaczej robi. Zaraz wam powie jak. So let's say that you're in a conversation with your friend or a person you meet. Now for the person you meet, do not do what I'm going to teach you here with that person until you understand what you're doing and you've made a connection. Ask the person a few questions, get to know them, let them get to know you. But if you don't make a connection with the person, don't even try it, because you would be wasting your time. Więc zanim zaczniecie pierwszy krok tego systemu robić i będziecie próbowali się zwrócić do kogoś ze swoich, powiedzmy, znajomych, nigdy nie zwracajcie się do nich, jeżeli to są osoby nieznajome. Najpierw sprawdźcie, żeby ta osoba stała się wam bliższa, żeby być może nawiązała się jakaś znajomość, relacja pomiędzy wami, poznajcie się wzajemnie, niech ta osoba pozna was, wy poznajcie ją, a dopiero później, w momencie, kiedy już będziecie z tą osobą bliżej, możecie z nią porozmawiać o tym systemie i o tych kilku zdaniach, które zaraz usłyszycie. All I'm going to say about talking to a stranger, because the system is so simple. And once you realize that anybody can do it, it has nothing to do with selling, you have more people to talk to than you're ever going to know to get to. Tak naprawdę to jest wszystko to, co ja mam do powiedzenia na temat rozmawiania z kimkolwiek nieznajomym, ponieważ wszystko to, co za chwilę usłyszycie, jest w miarę takie proste, nie jest związane absolutnie z żadną sprzedażą, więc nie będziecie mieć żadnych oporów, żeby porozmawiać ze swoimi znajomymi, być może, którzy już mają jakieś, nie wiem, w związku z tym jakieś obawy czy bariery przed tym, żeby znowu usłyszeć od was, że coś próbujecie im sprzedać. Po prostu ten system tak prosto można do każdych waszych znajomych odnieść, z każdym możecie porozmawiać i będziecie mieć ich tak dużo, że nawet nie będziecie mieć czasu, żeby jeszcze szukać jakichś swoich innych nieznajomych osób, z którymi moglibyście na ten temat porozmawiać. So let's say you are talking to a friend and somewhere along the way in the conversation you simply ask them this question. Have you ever thought about what it would be like if you could own your life? And that's having time, money, and health. And you realize that most people don't even know one person that has all three. Więc powiedzmy, że już kogoś znacie. Zapytajcie go podczas zwykłej rozmowy, to jest ten pierwszy krok. Zapytajcie go te kilka zdań, które zaraz wam powiem. Powiedzcie do niego tak, słuchaj, czy kiedykolwiek myślałeś, jakby to było, gdybyś miał swoje życie na własność? Dla mnie oznacza to mieć czas, zdrowie i pieniądze w tym samym momencie. Większość osób nie zna żadnej osoby, która te trzy elementy ma. Young people, millennials, if they're making like 60,000 euros a year, they have a little bit of money, but they don't have any time because their job, their commute, things they have to do. And their health's okay. Młodzi ludzie, którzy przeważnie zaczynają swoją karierę zawodową, przeważnie nie mają czasu. Śpieszą do pracy, zostają tam w godzinach, spędzają długie godziny w komunikacji. Mają jeszcze bardzo dużo zdrowia, a pieniądze zaczynają coraz więcej zarabiać. Pieniędzy zaczynają. Older people have a lot of time, but they're running out of money. And their health's going bad. So it's a simple question. How would you like to be able to own your life and have time, money, and health at a time in your life when you could enjoy it with your friends and your family? Starsi ludzie z kolei mają bardzo dużo czasu,
Natomiast już ich pieniądze się powoli kończą, a zdrowie też już coraz gorsze. Więc pytanie jest proste. Jak chcesz mieć takie życie na własność, mieć czas, zdrowie i pieniądze w takim momencie swojego życia, kiedy możesz się tym cieszyć najbardziej z osobami, które kochasz? What can they possibly say? Only two things. They could say, Don, I just want to keep my stupid, dead-end, boring job and work the rest of my life and end up broke. Most people aren't going to say that. Most people are going to say something that'll sound something like, gee, that sounds interesting. Can you tell me more? Co ludzie mogą wam odpowiedzieć na te kilka zdań, które im powiecie? Mogą być tacy, którzy powiedzą, wiesz co, nie interesują mnie takie bzdury, jakieś głupoty, wolę tą moją pracę może i zbankrutuję na koniec, nieważne, ale nie interesuje mnie to. I to będą tylko naprawdę nieliczne przypadki. Natomiast bardzo dużo ludzi będzie takich, którzy powiedzą, wiesz co, to brzmi interesująco, powiedz mi coś więcej na ten temat. So I just finished step one of the three-step system, and just so you know, without translation, that takes just under 1 minute to say. I think it involves maybe four sentences. If you can learn to say that, you can build a business, because now I'm going to show you how the tools take over and do all the talking for you. No właśnie wam przedstawiłem pierwszy krok tego systemu o Neo Life, miej swoje życie na własność. I to jest w zasadzie coś, co każdy z was na pewno z łatwością mógłby się nauczyć, nawet jakby nie był w stanie, to może to przeczytać i komuś powiedzieć. Natomiast kolejne kroki to jest w zasadzie już rzecz, która nie wymaga waszej nauki, jakiegoś uczenia się na pamięć czy czegokolwiek, ponieważ tą całą robotę wykonają za was narzędzia. So count the steps in step two when I go over this with you. All you have to do is say to your personnel, if you want to own your life, you need to understand network marketing, because 100% of the people in the world not in it don't understand it. 80 to 90% of people in it don't understand it. You'd be amazed how many company owners don't understand it. So I'm going to send you the first five chapters of the best-selling book in the world, so you can understand it. And when you understand it, then we coined the phrase that now you'll know how to drive. Więc teraz jakby przechodząc do drugiego kroku, jeżeli ktoś powie wam, że chce coś dowiedzieć się więcej na ten temat, to przede wszystkim musicie im powiedzieć tak, słuchaj, jeżeli chcesz mieć swoje życie na własność, to ja chciałbym ci pokazać, czy nauczyć cię tego sposobu działania, jakim jest network marketing, tak, żebyś wiedział, jak to się robi. I w związku z tym chcę ci wysłać najlepiej sprzedającą się książkę na świecie, która uczy dokładnie tego, w jaki sposób to się robi. Tylko powiedz mi, jaki sposób mam ci ją wysłać. So all you have to do now is ask them, how do you want me to send you the five chapters by print, audio or both? Więc zadaję się pytanie, czy mogę wysłać ci tą książkę w wersji PDF, czy może w wersji audio, czy może w obydwu wersjach. Now, when they're finished reading the five chapters or listening to them, step two is finished. Okay. Now you're ready for step three, and there you'll see my partner Jeff Rimaldi take his phone and link it to the computer, share the screen, and demonstrate how you send the five chapters out. It's a learning curve. Once you've done it yourself two, three times, it'll take you about 20 seconds to be able to send the five chapters out. Compare that 20 seconds to how much time it took you to go to the post office and back. To w zasadzie jest koniec kroku drugiego. Natomiast później następuje krok trzeci. Kiedy ktoś przeczyta tą książkę i chce jakby pogłębić wiedzę, ma możliwość tutaj właśnie przy użyciu aplikacji Dona, tam gdzie też są różne rodzaje filmików nagrane, między innymi też jego partner Jeff Romualdi nagrał krótki instruktażowy filmik, jak na przykład używać takiej aplikacji i wysyłać w sposób prosty różne filmiki. Możecie tym osobom jeszcze bardziej przybliżyć tematykę network marketingu, ponieważ tak jak Don mówi, możecie im wyjaśnić, że bardzo dużo ludzi nie rozumie network marketingu, którzy są poza praktycznie 100%,
80 do 90% ludzi, którzy są w network marketingu, również tego nie rozumieją i jest bardzo wiele firm MLM-owych, które też nie rozumieją, na czym polega network marketing. But now, when, once they've gone through everything on the app, they now they're ready to go to your vehicle. And you do that the way you've always been doing it. Send them to your website, whatever. And but understand your total talking time, when you time you talk to them about owning their life, the three steps take somewhere between 4 and maybe 4 to 10 minutes max. I kiedy widzicie, że ta osoba już dokładnie rozumie MLM, w tym trzecim kroku, ostatnim jakby elementem tutaj jest wysłanie im linku do waszej strony internetowej, waszej firmy MLM-owej, by one mogły się zapoznać z tą firmą i zadecydować, czy chcą działać w takiej firmie. Natomiast zauważcie jedną rzecz, że te trzy kroki działania, czas, jaki poświęcacie na przedstawienie tych trzech kroków komuś, to naprawdę kształtują się od 4 do 10 minut waszego mówionego czasu. Pride, now compare that to 2 to 4 months it takes you trying to teach someone who doesn't want to sell how to sell. Porównajcie to z poprzednimi sytuacjami, kiedy próbowaliście kogoś nauczyć, jak on powinien sprzedawać, a on nie chciał sprzedawać. So what we're going to do now is we're going to have Adriana do some training for you without translation. She's going to tell you why we're going to take a picture, and she will tell you a little bit more about a few things that you get with the app, and then she'll explain to you how you can do in 3 to 5 years with 3 to 5 years, what took me 25, and we'll do that without translation. So we will do this after the photo or before? No, just tell them what I just said, and then we'll do the photo. Okay. Więc jeszcze Don chce, żebym wam szybciutko po polsku tylko przedstawiła to, co chciał powiedzieć, jeżeli chodzi o to, że możecie zrobić wszystko to, co on zrobił w ciągu 25 lat, w ciągu 2 do 5 lat oraz pokrótce powiedziała wam na temat aplikacji coś i później zrobimy sobie jeszcze zdjęcie, ale to jakby za chwilę wam wyjaśnię, po co to zdjęcie jest zrobione. Więc jeżeli pozwolicie, to szybciutko wam powiem tak. Jeżeli chodzi o działanie w network marketingu, jakie kiedyś było robione, kiedy na początku firmy zapraszały na tak zwane opportunity meetings in hotels, w hotelach, spotkania takie możliwościowe, ludzie w tym momencie bardzo często musieli przyjechać z różnych miejsce. Później się to przekształciło w takie spotkania cotygodniowe ze sponsorem, gdzie też trzeba było dojechać i często ten czas był tracony na te dojazdy, na to, żeby zorganizować opiekę. To była bardzo ciężka sytuacja czasami, żeby częściej niż raz w tygodniu zorganizować sobie czas na taki wyjazd. I tak naprawdę ludzie nie byli w stanie tego częściej robić niż właśnie raz na tydzień i spotykać się z jakimiś innymi ludźmi, ponieważ no, technologie, wszystko nie pozwalało na szybki kontakt, łatwy kontakt. W dzisiejszych czasach macie możliwość spotykania się z ludźmi online na internecie poprzez Facebooka, przez Messengera, przez Skype'a i tak dalej. Macie różnego rodzaju aplikacje kontaktowe, gdzie możecie robić różne zoomy, nie zoomy. I takich spotkań jak my dzisiaj tutaj na Zoomie moglibyście, jeżeli byście bardzo chcieli z różnymi ludźmi, spotykać się nawet i 5 razy na dzień, co daje nam w ciągu tygodnia jakieś 25 spotkań. W ciągu miesiąca to jest 100 spotkań, w porównaniu do 4 spotkań, jak było kiedyś, to praktycznie jesteście w stanie 25-krotnie więcej, szybciej zrobić network marketing, niż to się robiło w dawnych czasach, kiedy Don zaczynał. Druga rzecz jest taka, że Don w swojej książce pisze też taką ważną rzecz, że swój klasyczny system MLM-owy oparł wcześniej na 5 osobach bezpośrednio zasponsorowanych pod sobą,
które stopniowo po kolei jakby dołączaliście do swojej struktury, duplikowaliście z nimi cztery poziomy niżej i potem szukaliście kolejnej osoby, aż doszliście do tych pięciu swoich bezpośrednich ludzi i budowaliście te fundamenty na tych pięciu osobach. On mówi, że w dzisiejszych czasach właśnie ze względu na te wszystkie najnowsze technologie jesteście w stanie to wszystko nawet i powiększyć do takiego systemu dziesiątkowego i budować na tak zwanych dziesiątkach. To znaczy, że szukacie po kolei najpierw pierwszej osoby, aż dochodzicie i budujecie z nią cztery poziomy niżej i potem kolejnej i kolejnej i kolejnej zrobicie z nią dokładnie to samo, aż dochodzicie do 10 osób w swojej strukturze bezpośrednio pod sobą zasponsorowanych, które mają zbudowane pod sobą trzy poziomy. Te dziesiątki, a piątki zdecydowanie przyspieszają rozwój waszej struktury, ponieważ struktura zbudowana na piątkach, na pierwszym poziomie ma 5 osób, na drugim poziomie ma 25, na trzecim poziomie ma 125, potem 625, potem 3725 i możecie sobie dalej liczyć, aż do tam 10 poziomu będziecie mieć 1 000 000 osób. Natomiast na dziesiątkach tak naprawdę ten 1 000 000 uzyskuje się już na 6 poziomie, bo na pierwszym poziomie macie 100, na drugim macie 1000, potem 10 tysięcy, 100 tysięcy i 1 000 000 na 6 poziomie. Więc zobaczcie, że tutaj ta ilość osób, która jest taka znacząca, Don ma 1 400 000 ludzi, jest do osiągnięcia znacznie szybciej, znacznie łatwiej właśnie przy budowaniu tych dziesiątek. So także if you have any questions, chat them to Adriana, and then when we start doing the questions and answers, she'll ask the questions for you. And if you feel like asking yourself, just raise your hand and she'll unmute you. Tak, Don jeszcze chciał potem dodać jedną rzecz, że jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do tego, co on mówił, to możecie napisać to po polsku nawet na czacie. Ja będę starała się wasze pytania przetłumaczyć i przekazać Donowi. Lub ewentualnie jak ktoś ma zdolność i włada językiem angielskim, może też bezpośrednio tutaj zadać pytanie Donowi i normalnie go zapytać. Więc to jest to, co chciałam tutaj powiedzieć jeszcze od Dona. Nie wiem, czy on tutaj jeszcze coś chce dodać, czy nie. Time to smile. Time to smile, yes. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam teraz uśmiechnąć się, czas na uśmiech, jak to Don powiedział. Zrobimy zaraz zdjęcie i możecie potem to zdjęcie wykorzystywać na swoich profilach. Don mówi, żeby zawsze pozostać neutralnym, jeżeli chodzi o to zdjęcie i jakby nie próbować reklamować się przy użyciu tego zdjęcia produktów swojej firmy, bo on nie chce tego robić, żeby ktoś nie myślał, że on tutaj reklamuje jakąś firmę, bo tak nie jest. Te spotkania są neutralne dla wszystkich i tak samo wy, pozostając neutralnymi, być może bardziej zainteresujecie kogoś, kto kiedyś z wami był w network marketingu albo był waszym jakimś znajomym, który jeszcze może nie słyszał nigdy o network marketingu. Jak zobaczy, co robicie tutaj, z kim się spotykacie, napiszecie coś na ten temat w tym poście, to być może odezwie się do was po latach i zapyta, a co ty teraz robisz, co to jest, kto to jest, czy można ewentualnie dowiedzieć, co to wszystko oznacza, co piszesz. Więc możecie mieć lepszą jakąś szansę na to, żeby porozmawiać i przekazać mi informację, że spotykacie się z takim człowiekiem jak Don, który jest legendą MLM-u i on was uczy bezpośrednio, więc czerpiecie od niego tą wiedzę wprost ze źródła. Nic za to nie płacicie i każdy może tutaj z tego korzystać, więc jeżeli będą chciały te osoby przyjść następny raz, to zawsze w środę spotykamy się o tej samej godzinie. Link jest ciągle ten sam i możecie sobie tutaj spokojnie spędzić czas i posłuchać czegoś, co na pewno być może wam pokaże inną drogę. Więc rozumiem, że wszyscy są gotowi, możemy robić zdjęcie, tak? Przygotowuję narzędzie do tego. Dobra. Uwaga, no to łapki w górę, uśmiech piękny, proszę bardzo. Super, dzięki. Okej, super. I got it. Safe. Jeżeli będziecie chcieli, to dajcie znać, ja wam wyślę w Messengerze lub tutaj na czacie, zaraz wam też tu umieszczę to zdjęcie.
możecie sobie go wykorzystywać. Oczywiście te nagrania z tego Zooma też możecie wykorzystywać śmiało, wysyłając na przykład takie nagranie komuś znajomemu, żeby on sobie odsłuchał i mógł też usłyszeć, jeżeli nie chce, czy tam nie może przyjść na tego Zooma tutaj do Dona. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć na temat tego, co Don mówił, jeżeli chodzi o aplikację? Nie chcę tutaj opowiadać o aplikacji nie wiadomo czego, ponieważ jej jeszcze nie ma. Jeżeli ona będzie, ja będę konkretnie wiedziała, widziała tą aplikację, chętnie Wam opowiem i pokażę, jak możecie to używać. Natomiast to, co jest ważne, aplikacja jest stworzona jako pierwsza, będzie przetłumaczona w języku polskim. I w tej aplikacji będzie dostępna nowa książka do nas, update'owana wersja 45-sekundowej prezentacji, która zmieni Twoje życie, która jest dostosowana do obecnych czasów, bo bardzo wiele osób twierdziło, że ta książka to już jest taka stara, ona się przeterminowała, to już nie tymi metodami się robi network marketing, Don doskonale o tym wie i tak samo też to zauważa, więc stwierdził, że musi ta książka zostać zaktualizowana i przystosowana do tego, co się dzieje w dzisiejszych czasach, że można używać technologii, jak robić to właśnie przy użyciu różnych aplikacji, czy tym systemem dziesiątkowym, a nie piątkowym. Więc na pewno będziecie, jeżeli tylko będziecie chcieli też używać aplikacji jako środka do tego, żeby robić network marketing, to będziecie mieć też taką możliwość. Ja ze swojego punktu widzenia mogę Wam też powiedzieć, że nie ma problemu robienia network marketingu sposobem Dona bez tej aplikacji, bo można również zadając pytanie, które możecie sobie umieścić na przykład na takiej małej wizytówce, gdzie z tyłu macie napisane imię, nazwisko, telefon, mail, więcej nic, żeby tam nie było żadnych linków do Waszej firmy czy czegokolwiek. I możecie po prostu tym sposobem też wręczając ludziom offline taką wizytówkę zainteresowaniu wzbudzić. Być może te osoby będą właśnie po jakiejś krótkiej rozmowie z Wami zainteresowane tym, jak można mieć swoje życie na własność, jak można inaczej żyć, można coś zmienić. To jest może stary sposób, ale powiem Wam, że chyba taki bardzo ciekawy, bo często lepiej za dużo nie mówić i na koniec komuś po prostu wręczyć taką kartkę. Niech ta osoba ma tą informację, niech ten kamyczek w bucie jakby rośnie, jeżeli przyjdzie taki czas, to ona będzie miała możliwość skontaktowania się z Wami. Być może będzie kiedyś potrzebowała jakiejś zmiany w swoim życiu i będzie chciała coś więcej usłyszeć. Więc to jest świetna rzecz, jaką możecie robić, używając właśnie takiego prostego narzędzia, jakim jest wizytówka. Taką wizytówkę można też w formie na przykład JPEG-a, czyli obrazka, wysyłać komuś, jak rozmawiacie z kimś na Messengerze, albo wysyłać mailowo, bo to też żaden problem, lub po prostu nauczyć się tego na pamięć i podczas rozmów z różnymi ludźmi właśnie używać takich sformułowań, zwrotów, które są na tej kartce, na tej karcie lifestyle'owej tak zwanej użyte, a później kolejnym etapem jest przesłanie tej osobie książki lub PDF-u lub audiobooka, więc ten audiobook czy PDF też często jest dostępny bardzo łatwo w internecie i możecie to w też taki sposób używać, natomiast wiadomo, że tutaj nie będzie wtedy żadnego trackowania i tak jak w aplikacji, kiedy wysyłacie, macie tą możliwość śledzenia, czy ta osoba w ogóle jest zainteresowana, czy nie. Natomiast tu myślę, że jeżeli się ma kogoś znajomego, to żaden problem nie jest, żeby zapytać po prostu, czy przeczytali tą książkę, czy były zainteresowane, czy nie. Jeżeli nie, no to okej, nic nie sprzedajecie, więc jakby nie ma tutaj problemu, że ta znajomość nagle się urwie, bo ta osoba poczuje się, że coś próbowaliście im sprzedać, tak jak to zwykle bywa. Więc to z mojej strony jest tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać. Coś chcecie się dowiedzieć, to pytajcie. Za chwilkę Don wróci i będziemy mogli mu bezpośrednio zadawać pytania. Dobra, ja